Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z tej strony Krzychu. Mamy 29 kwietnia roku pańskiego 2024 i siejemy poletka, jak widzicie. Tomek, już siejemy 4-5 odmian znowu zasianych. Mamy wszystkich 11, to jak widać. Dużo nowości, to może Tomek na chwilę coś tam powie. Później nagramy z kabiny, bo takiego czasami marudzenia to nie chcecie, niechętnie oglądacie, wróćcie z kabiny, coś, jak coś się dzieje. Pole jest długie, myślę, że w tym roku na 99,9 impreza się odbędzie. I mamy po 6 rzędów każdej odmiany. To musimy wypuszczać, sypać kolejną, wymaga to trochę pracy. No i czasu zabieramy operatorowi, no ale niestety, inaczej się nie da. Oto właśnie on nadchodzi, on. Dobry. Przywitajcie się ładnie. Dzień dobry, witamy. Zobaczcie, ileś tu musimy nabiegać. To jest taka prosta sprawa i wypuszczać za każdy razem. Tomku, powiedziałem, że jak dużo nowości jest. Coś tak szybko powiesz o nowościach? No mamy kilka fajnych nowych odmian kieszonkowych. Mamy jedną odmianę ziarnową, także będzie co pokazywać, no. Co się działo bez wegetacji. Więc to będziemy obserwować, nie tyle. Właśnie. Tomek, która teraz? Która teraz odmiana? 23.11. Dobra, szukamy. 23.11, jest. 306 P-krzyżką do ciągnika. 306, dobra. 306 będziemy dostawać resztę, słuchajcie, bo mi się wydaje, jak na ten moment jedna z najlepszych odmian, najbardziej plonujących. Dwa lata temu Patryka, nie wiem czy pamiętacie, we vlogu pokazała ponad 20 ton chwilowy. Był dobry rok. Zostawiamy. Kończymy poletka, żeby, słuchajcie, nie przeszkadzać tam, oni się wysypują na końcu. Zobaczcie, ile to balastu musi być, ten siewnik. Tona nawozu, siewnik swoje waży. Nie wiem, ile to ma, to 285 kg. 724. Glina, będę musiał chyba wałem poprzejeżdżać, żeby te pecyny trochę potłuc. No to masz 2 tony, nie, co najmniej. Miało ponad 2 tony. 2 tony? No. A jest z nawozem. Gdzie? Tona nawozu to jest 3 tony. Ziarka? No i ziarka. Sypiemy, Tomasz, tutaj to? Tak, sypiemy. I tak się zastanawiam. Ta 360 ciągnika włożyłeś? Koło ciągnika leży. Koło traktora, także zabieraj sobie od razu. Wszystko jest notowane, skrupulatnie, zobaczcie, wszystko, plusy, minusy. Zaczęliśmy od 125C. W ciągniku, tak. Dobra, później nagramy z traktora. Niech jadą, w imię Boże. I kolejna odmiana będzie zasiana. O, i żeby nie było, nawóz leci, nie oszukuję. W tym roku polifoska 7. Koszty są wszystkiego wiadomo duże, więc nie fosforan, nie kornkali jak zawsze, tylko polifoska 7. No i mocznik przez się rozsiany 200 kg na hektar. O, na bogato. Nagramy coś z kabiny. Jak tak mówisz? Żeby było ciekawie, a powiem Ci, klimat to show faktycznie nie robi. To jest... No, ciężki temat, znaczy ciężki. Tam patrzyliśmy już z Karolem, tam niby czynnika było mało, ale to i tak robiliśmy, ale i tak jest z tego dupa. Dzisiaj do wieczora Karol będzie robił, jak tam zjedzie ciągnik, nie? Tak nie można jeździć, to jest... No, nie, coraz się pierwsze dni będą, no zobaczcie, tam nawi nam, nie musimy znaczników, tu ładnie łapie, opa. Kierownica w górę, boki pod siebie i jeszcze mu płacą za to. O, no, jeszcze mu płacą. Dosiewamy 306, słuchajcie. Czyli przed cięciem poletek to będzie wykoszone, żeby tu dla Was parking był. I dla tego, jak to się mówi, jedzenia. O, prawda? Strefa gastronomiczna. Ta, strefa gastronomiczna. Łukaszu, nie patrzyłeś jak tam nawóz. Znaczy starczy. Trochę go tam dodałem, bo żeby zwiększyć, żeby no... Nie wpuszczali, nie? Tak, no nie, dobrze, ja nie będę go wpuszczał, a no wiesz, no po 300 prawie złotych, no to komu oddawać za darmo, nie? Nie, jeśli nie było tak, żeby tam komuś coś zrobił, zawsze tam się wysiało. Firma bidna, ale solidna. Tak jest.
to troszkę da wiosenną murkę z racji tego, no, że... Tam, tutaj też kid, ale tam miałeś to paskudnie. No będę chciał wałem przelecieć, wiesz? Aha, aha. Bo tam jest, tu jest glina, a tam znowu jest taki ił. Jakby trochę posiadała deszczu, to byłoby kurde. A, bajka. Ale to jest tak znane, że teraz... A powiem ci, tu nikt się bardziej nie modli o deszcz, jak na pewno ja i Błażej, którego pozdrawiam. Żebyś odpoczął. Tak, cały czas tu gorąca linia z nim jest. Nikt się bardziej od nas długo też nie modli, kurczę. Znaczy to jest fajna taka nawigacja, bo wiesz co, jak nie, te nakładki, jak nie wkurzają, jak te kierownice ci zmieniają i ta kierownica taka pedalsko wygląda. No trochę tak, kurde. No, a tutaj... I ta nakładka taka jest ciężka, ta kierownica to waży, kurde. A tu jest oryginalna i to ta kość jest chyba wpięta, nie? Tak. Otóż to, panie Krzysztofie. Jeżeli jeszcze Bozia da i w swoim życiu kupię traktor, to na pewno z przednią osią amortyzowaną. No jest to w ogóle... Kurde! Jeszcze kabina na poduszkach tu jest... No, każdy dzionik już tam nowszy ma. No fajnie, teraz on se zawraca, reguluje. Dlatego te kota skaczą, nie? No tam to jest z tym czujnikiem troszeczkę. Nie, tak często tak mają. Coś nie tak, kurde, trochę... dość agresywnie jest to ustawione. Ale tutaj nie drga, a jak u mnie tam Patryk obok sąsiada siadł, to te koła też ty tak drgały, jak podczas jadę do przodu nawet. Bo lekko z kila wyjdzie, nie? Tak, wyjdzie ze skosa, no. Dwa razy o te... No kupę na się jeżdżą i tyle. Wyjdziemy nawet po Ciptera, od tego buzio. Pojedziemy od między teraz dwa razy. A jakoś, już... jakoś to będzie, kurde. Tak jest. Także to już paskiedniej mamy ostatnie pole. Teraz jest tylko rośnie, daj Boże, niech deszczu powada, to fajnie by było na te wschody, nie? Cieplutko deszcz, to by to 6 dni na wierzchu by było 7. No, na przyszły weekend by... A w któregoś roku zacząłem, było zimno? 3 tygodnie nie wychodziło nawet pola. Tak, tam ludzie posiali, to kurde, jak siało na początku, jak siało przecież. Rano się tam starało, piąta, szósta zaraz. To jeszcze się szyby rano odkrywało w samochodzie, kurwa, przecież. No nie, no nie, to już jest głupi pomysł. Ty masz wygodnie, ręce założone. Jak działa? Pasjansa mógłbyś sobie kupić. TikToka, na bieżąco jest. TikToka, ty tak, ty na bieżąco. Wczoraj cię dodałem do tego? Jak... Otagowałem cię, patrzę. Plum, kurwa. Ta 1000 obserwujących jest live, można robić, tylko blokują, kurwa. Już kamienie zbierane, ale zawsze jakaś menda się wyłoni. Nie, tak. No ale u mnie to chyba żadnych prawie nie miałeś, nie pewnie się w ogóle. Nie, bo zbieraliśmy wszystko, nie? No ale na biedze, poskaczę się sam na siebie, ale teraz wiesz co, będę ten, łychą pojadę, jutro pojutrze majówkę i zbiorę wszystkie, nie? No były tam dwa przypadki, że trzeba było siewnik podnieść, no co byś... Trudno, szanujmy się nawzajem troszeczkę, tak? Tak jest. To musisz pewnie pokrzyk dać, nie? Przy słupie, bo tu... Znaczy nie. Znaczy ja tam majca nie rządzę, tak? No zobaczcie to. Linka od telefonów jak idzie. Na Hojoku podparlim. I tak jest. Dlatego nie możemy dalej dojechać, bo Łukasz musi ten, nawracać przed kablem, żeby pokrzyk jakieś rzadkie porobić, bo... nie przyjechałby ciągnikiem, a już ja mówię o siewniku, o znacznikach. Teoretycznie można byłoby złożyć. Ja, co, brzega jedziesz czy tu jedziesz? Tak. Można byłoby złożyć. Tu w ogóle taki winkel jest, nie? No ale gdzieś na zasięgu braknie, znowu je rozkładać, kurwa, znowu. A na drogę to tak jest, składam. Tak. Lecę na bazę znowu. Mamy taki wash and go, zobaczcie, i znacznik i GPS-a. To for you. Tak. Ciekawe, jak nasiona, czy starczy, czy trzeba będzie jeszcze może jednostkę dosypać, zobaczymy. W tamtym roku, posłuchaj mnie, ciebie, ten siewnik siał bez, no właśnie siał. Tak, no to na znacznikach. Na znacznikach. Tak zostały, w sumie nie było ruszane tamte nówki sztuki. Ale muszą być, no bo jak nie braknie zasięgu i co? No. No lasami gdzieś tam coś z cudawianki, nie? Ale chłopaki mają nowe znaczniki, znaczy nowe siewniki, to znaczniki już nawet tam nie ruszane są. Jak były, tak jest, nie? No nie wiem, jak se radzą, jakoś tam se radzą. Tutaj karty są z Play'a, no.
nie jest źle. Teoretycznie play ma niby wszędzie, ale to są. No to zależy jak. Zależy jak leży, jak to mówię. Ale to teraz możesz od tamtej chyba, nie wiem, jak to nałoży się, nie? Czy ja? Ja na końcu już wyskoczę, bo ciągnik wyprowadzę gdzieś tam na poprzeczniaku, nie ma problemu. Bo stoi, zostawialiśmy poprzeczniaki. Zboża to u nas w tym roku wszędzie pokazują, rozumiesz, ten efekt taki fitotoksyczności. U mnie jest bardzo mały, bo na grzyba pryskałem, teraz relację wam rzucę, późno. Celowo właśnie, wolałem odczekać. Było, nie? ale naprawdę podług innych to jest super, nie? Ludzi. Poziom nasion, przyjacielu. A widzisz? A może poprzesypywać to troszeczkę, Łukasz, może? Jeszcze jedziemy, Może jednostkę trzeba dosypać, jeszcze nie wiem. Strategia firmowa jest taka, że siejemy, ale pod kompań, bo pewnie jakiś większy będzie, ktoś będzie, nie wiesz, ktoś będzie pośpieszny. Nie wiem, znaczy, bo u mnie to albo Patryk, albo no ktoś tam, no, to, co tam wiesz, chłopaki polecają, nie? Może poprzesz na końcu ty, bo i tak ze Wilka dojedziesz, żeby starczyło nasion. No, tak. No skoro tak Marysia mówi, no to znaczy, że no tak. Jednego na trzy zrobimy, kompanie to będzie wygodniej nawracać. Na trzy, bo tu też jest winkiel i dwa ci mogą nie pokryć nawet, wiesz? Zależy jak się dojedzie. Kompań duszy, pewnie, czy coś? No, Patryk ma ósemkę, nie? No, nie tak i szóstkę i ósemkę, zależy. Fenda, bo nie wiem. Już sąsiad nas wyprzedził. Bułak! A? Nie, no dobra, tak gęsto, przecież to ja co 45, to bułak. Już wychodzi. Widzisz, na gęsto? Jak nie przyjrzałem się. To nie kukurydza. Tylko kukurydza się opłaca. Można mieć 7 ton z hektara. O, że przy tej suszy, że ja się kurwa nie chcieli, Krzysztof. ja cytuję w ten. Tak, Lucjanku. Lucjana. W tej pamięci. Jeszcze mu nawet lepiej 3. Bo jak zmienialiście nasionka, to w tarczy mogło nawet nie być też, nie? Mi się wydaje. Ten zawsze, nie? Klikam. A to może być, bo tu łapiemy spokojnie, nie? No nie wiem. Nie, zrobimy. No, dzisiaj to będzie za 26 stopni. 23 już jest. No nie jest źle. A godzina po 11 pewno. 13 kółapki. Gaz. Tu gazociąg idzie. Dwa. Teraz ten nowy, co robili teraz. Też wam idzie? U mnie nie. Chociaż minął mnie o tyle, więc właśnie. No tak, faktycznie. Aha, to ale to w sumie dobrze, bo tam jakieś grosze płacą chyba za to raczej. Jeszcze kurwa do tej pory chłopakom nie popłacili. Wyłączyli pośrodku, przez środek pola przeszli. Mieli kłopot z całą robotą w ogóle, wiesz co. No tak, pamiętam kiedyś, to było lat temu z Gabrysiem pierwsze, 4-5 lat temu, na miejscu taki był słupego, pamiętam jak kurwa mu przejeżdżał, to dużo nie brakło, że jakoś tam mu trąbnąłem czy coś, już kukurydzy ktoś blisko posiadł, to nie widać, nie? No. Dlatego jak ten co sieje i kosi, to wie jak trzeba oprzeć. Otóż to. Z daleka. Otóż to. A nie, wiesz, nie będzie typowym Januszem, że kurwa ten met coś da, czy tam widać, nie? Tak nie. Ten co nie robi, to by chciał mieć zaczęty pod sam słup. A to ja. Jeszcze w słupie, żeby wyjąć chyba i posiadł. Na miedzy kiedyś gość zapomniał powiedzieć chyba, a chyba kajdzie jeszcze. Był ten, był hydrant. O, mało brakło. No, tak jest. Niski poziom nasion. Jeszcze jedziemy. Jeszcze impreza trwa. Dobry dzień na fotowoltaikę. Szkoda ci tutaj, żebyś miał wskiła, czy co będzie jechał, pewnie ten akurat ci wyjdzie, nie? To będzie się rozchodziło, tak wiesz. Tak. Skos.
na rogu nawóz został, tak to ucieka, czego może przegarnąć być na końcu, nie? Się w narożniku się został. No i tu jeszcze będziesz musiał w tę stronę przejechać, bo tu nie obejmiesz na końcu, mi się wydaje. Nie? No tak, ja się ciągnikiem się usunę i samochodem, żebyś mógł sobie tu poprzeć, jak jeszcze wyjdzie tam, nie? No tak. Bo ten kabel pierdzielony. A to jest telefon, co to jest? Telefon. I tylko do mnie idzie. A jeszcze używa to telefonu? No, no rodzice. Aha. Domowego. Aha. Wszyscy polikwidowali. Nie mogę przekonać, żeby komórkę sobie zmienili. Ja bym ten słup sobie wywalił, to raz. Wywaliłbym kable, co mi tu gdzieś możemy przejechać i zrobić, nie? Znacznie... No ale no, to tak być, bo oni nie chcą zmienić, no i co? Ale aby znacznie był mocniejszy, już tą kamerę wyłączył, to bym ci powiedział, co trzeba zrobić. No ale to urwiesz i znowu będę miał molestację, że ja będę musiał dzwonić, wiesz. Bo powiedział, że ojciec przyjdzie, że nie dzwoni, telefon nie ma. Ale przecież to jest przecież, kurde, prawnie, bo to muszę mieć takie wysokości przecież, no. To komunistyczne, słuchaj, to kiedyś tam nie było tego, nie? Ale tu pasuje idealnie. Nie będziemy się wracać. Do końca nie, ale tu kawałkiem pewnie byś musiał. Bo taka pusta przestrzeń zostanie. Tam te ostatnie parę metrów. Ty, jak będzie tam jedna, to nie, jak będzie jedna, to nie warto. Na razie widzę, że chyba nie warto. Nie, pewnie nic nie będzie wracać. Bo jedna na drugą wchodzi, ty. Otóż to... A to jest... serial, tak? Będzie pan zadowolony. Tak. Tu zostało takie bez zasiania, myślę. To chyba je ręcznie trzeba, bo bez sensu. Ale ci pokażę, co wiesz. Jedna... Tu taki ząbek mamy. Metro, półtora metrowy? O, tu. No pojedź na kupy. A jakby nasion brakło, to będzie piszczało tak. Dużo mocniej? No to pokażę, brak tam nasion, nie? Na którejkolwiek sekcji. No teraz nie, Łukasz, jak to rozegrać, żeby... Że co chodzi? Pomimo... Prosta sprawa, przyjacielu. Idziemy od tej... Albo może... Tamten może poprzedział, ucieknie ciągnikiem, nie? No to poczekaj jeszcze chwilę. Gdzieś dotąd pewno siane. To żeby wyszło może z jednej strony kabla, z drugiej strony kabla, nie wiem. O, no czekaj. Ale kłócę się. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Dosypiemy nasion i widzimy się chyba z opryskiem. Ciekawe, ile mamy karty. Ale nieważne, witam was z kolejnej części vlogu. Będzie to z siewem kukurydzy, żeby nie było za długie. Jeżeli myślisz, że chciałem wam pokazać koguta, to jesteście w dużym błędzie, bo tym razem będziemy pryskać. Widzimy się na polu oczywiście. Nie 60, sprawna, widzicie, przy paszowozie. Ale Mateusz chciał fetorkiem u siebie opryskać, więc za jednym zamachem, prawda, będzie zetur boży zaprzągnięty do opryskania już ostatniej ilości tej jedynki. Już została reszta, czyli Flexity 0,25 litra 0,75 M-Partys, czyli duet na start. Rozwiązuje wszystkie problemy. Za chwilę nastąpi zwolnienie maszyny losującej, prawda? Tam się pikuj śmieje z daleka, zaśmiej cholera. Umieszczamy sobie i widzimy się na polu. Mati rozkłada lance, zaraz będę pryskał. Później Mati pojedzie do siebie. Jak widzicie, niestety jest to późno na opryc tę jedynkę, no ale były tak duże mrozy, czekaliśmy, że u ludzi naprawdę wygląda to tragicznie. A tu zobaczcie, no co któryś gdzieś tam, już tam choroba wchodzi, coś się dzieje, ale tutaj nam duet na start 100% wszystkich zabezpiecza. Ale brunatą, plamistość, mączniaka, wszystkie podstawowe choroby nam zabezpieczy. Jest to Liborius od Wronkowskiego. A nie tak u innych, że tak powiem, tam jest niestety, w niektórych jest tragedia, nie? Także tutaj sobie, tam już mamy opryskane wcześniej, dzisiaj jakby kończymy, jeszcze z tym vlogiem wleci. Niestety mamy słupy, będziemy to jakoś omijać, ale zobaczcie, no gdzieś tam te choroby powoli coś tam wchodzą, ale jeśli chodzi o wielkość, kolor, to ci, co zrobili to przed mrozami, to mają pół tego, niestety, nie? No tu już zobaczcie, mower z biatlonem zrobił robotę. Wszystkie chwasty popalone. Odeskoczyłeś, Mati? Dobra, to chodź, jedzie. Czy chcesz zostać? A, no dobra. No dobrze, bo tu wały będzie chodzić cały czas, nie? Będę włączał tylko tam, nie? Dobrze. Tobie ma więcej luzu.
Oj, dawno ze torem nie jeździłem, słuchajcie. Mamy do tyłu. Już od początku, tam mamy powszechnie opryskany. O, hamulcem biorą na samym końcu. Damy tak, żeby nie zgnieść mu szyby. Dobra, lecimy. Troszkę wiatarek leciutki jest, ale mam dyszę. Lepsze antyznaczeniowe i spokojnie sobie damy radę. Powinno nam starczyć na całe pole i będzie plantacja zabezpieczona. Ziemia, słuchajcie, mozaika. Czwarta klasa, generalnie czwarta B, bo do czwartej A kawałek, pół do siódmej na końcu od połowy piasek. Kto pamięta, przeżyto sianę wesorkowo, bo była taka susza, że nie mogliśmy wtedy ułożyć tutaj nic. No i mamy pierwszego kolegę w przeszkodzie. Ominiemy go kulturalnie. Tam wyłączymy, żeby nam, niestety nie mamy GPS-u, nie zaszło na nakładkę. Otwieramy. Cyk. Jak zwykle. Dzisiaj chciałem się zakładać, bo dyskusja szła, czy sarny kozioł. Ja mówię, że tu na to pole przyjeżdżam. Zobaczcie, tutaj mrozu, przy drzewach nie było żadnej plamki, wszystko jest jak w licheniu, tak? Dobra, otwieramy. I chciałem się zakładać, jak tu przyjadę. Bankowo mamy sarnę. Proszę bardzo. Oto i one. Chyba im smakuje Liborius. Bo zawsze są. Wiadomo, że ono gdzieś tam na piasku będzie ciutkę słabsze. O, bieg mu chyba wyskakuje. O, jaki numer? Wyskakująca dwójka. Tutaj nie daje, słuchajcie, regulacji. Ze względu na to, że już jest za późno, a dwa, że to zboże jednak uważam dostało w ten mróz, może nie tyle co u innych, ale dostało, więc po prostu dojemy sobie, uważam, że się nie wywróci, a zebrany wcześniej, więc nie powinno takie coś mieć miejsca. Kukurydzę skończyliśmy wczoraj siać, no i teraz przydałby się jakiś deszczyk. No ale deszczyk nadają dopiero na Stanisława 8 maja. O, tu jest piasek. Troszkę mniejszy, ale i tak jest ok. Wiem, że niektórzy z Was szykują się już do T2. Także to jest moje ostatnie T1, tam to było wcześniej robione. Bo kreski mamy. U siebie to wałkiem wyłączam.
start zabezpiecza nam, słuchajcie, w odpowiednim stopniu T1, więc po co przesadzać. Ja będę kończył, żeby nie było za długo. Fajnie, że torem się pryska. I już nie wyłączałem. I zobaczycie, czym będę robił tę dwójkę. Będzie to Daxur, nowy preparat. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się.